Jest także stołem, o tym, że jest prawo.
467 jest zaangażowana w działalność Fundacji ALO. Prowadzi warsztaty, bieżącego konferencja na temat szumienia. Kolejny stypendysta to Michał Maciesza. Michał otrzymuje stypendium naukowe. Jest studentem trzeciego roku Politechniki Warszawskiej na kierunku Automatyka i Robotyka Stosowana. Średnia oceny 4,83. Michał jest także strażakiem OSP w Biskupcu. Kolejna stypendystka to Julia Jeziorek. Julia otrzymuje stypendium naukowe. Jest studentką 5 roku Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku psychologia. Dodatkowo studiuje zaocznienie charystykę. Bardzo aktywnie włącza się w pomoc dla stanowiska dla zwierząt poprzez rysowanie i ogłaszanie zwierząt dla adopcji. Nie tak, co będę w samorządowej szkole.
zapragnął medalistką Pucharu Polski w sumo w latach 2019-2022. Dziewczęta pochodzą z Odessy, z Ukrainy, ale od kilku miesięcy mieszkają i uczą się w powiecie olsztyńskim. Powitajmy ciepłymi brawami. Są to Aleksandra Kpec i Hanna Murina. Thank you.
postanowiliśmy w tym trudnym czasie dla Ukrainy i dlatego, że mamy wiele zdolnych dzieci na terenie powiatu olsztyńskiego, honorować te dwie wspaniałe dziewczyny, obydwie artystki z różnych dziedzin. Ola, Aleksandra, Sasza przyjechała do nas z Odessy i wszystko zaczęło się od Krysi Szter i od jej 13 urodzin. Na inauguracji roku kulturalnego w synagodze w Barczewie dała pierwszy koncert dla nas obecnych na inauguracji. Przywiozła z Odessy skrzypce dziecięca. Jak widzimy, Ola już jest piękną kobietą, w związku z tym te skrzypce mało jej pasowały. Moja koleżanka radna powiatu olsztyńskiego mówi, że rozpoczynamy zbiórkę finansową na rzecz kupna dla Oli skrzypiec. Złożyłem deklarację, że Ola te skrzypce dostanie i w Barczewie miesiąc temu takie skrzypce, które kosztowały 4000 euro, dostała z Fundacji Hall z Niemiec, którą patronuje pan Harry Krogul. Za to bardzo serdecznie dziękuję moim partnerom z powiatu Osnabryk, których też Ola ujęła na koncercie w Staligudzie, pod deskami chyba się lokal nazywa. Piękny dała koncert, popłakała się na koniec, że wszyscy płakali. Także serdecznie gratuluję Oli. Ola uczy się w tej chwili w naszej szkole muzycznej drugiego stopnia w Olsztynie na skrzypcach. Ma piękne nowe skrzypce, a dzisiaj otrzymuje jeszcze trochę kieszonkowego, żeby jej było lepiej dojeżdżać tego Olsztyna i że miała trochę swoich pieniędzy. No tak, to było Oli, jest też Ania. Ania Murina, też do Odessy. Będzie problem. Z której części są Odessy? Będzie problem taki, ja jestem mocno zaangażowany emocjonalnie w to, co się dzieje. Odessa to duże miasto. Odessa to bardzo duże miasto, wielokrotnie większe od Olsztyna. Powiem wam tak krótko. Ania jest wspaniałą dziewczyną, która jest uzdolniona artystycznie, wspaniale rysuje i maluje. Jest wspaniałym człowiekiem, jej oboje rodzice są tutaj, bo tak się złożyło, że także i tata mógł być. Chwała Odessie i Ukrainie. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Ja jeszcze tylko powiem, że te wszystkie dodatkowe prezenty to są fundowane jedne przez panów wójtów, burmistrzów i panią wójt z samorządów, a jedne są fundowane przez pana Macieja Tryta. I bardzo serdecznie dziękuję firmie Jutrzenka za słodki prezent dla wszystkich. I chcę pogratulować Maciejowi, bo Maciej wczoraj zdobył żagla przedsiębiorczości od pana marszałka, wczoraj otrzymał nagrodę. Macieju, jak wszystkie firmy, które są mecenasami naszej fundacji, też i twoja najsłodsza jest wspaniała. Cieszę się, że mam takich przedsiębiorców na terenie powiatu olsztyńskiego. Dziękujemy. Tak, zostańcie panowie z nami.